Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Wydaje mi się, że powinienem wybrać tę cudowną dzielnicę, co prawda była w ostatnim odcinku, ale była jako pierwszy raz. W tych innych dzielnicach wydaje mi się, że już byłem po kilka razy, więc siłą rzeczy wypadałoby iść po raz kolejny. Dodatkowo tu widzę wszystko patrole nocne, a ja bym sobie pośmigał może no, o zmierzchu wieczorny. Ciekawe, czy pójdzie mi tak samo dobrze jak ostatnio, ale nic dwa razy się nie zdarza, ale się postarajmy. O, nakładaj mandaty, spoko. Przynajmniej nie muszę z suszarką biegać, tylko po prostu nakładać mandaty. Aj, piękne słoneczko. Ale oczywiście, to miała oczy otwarte. Czyżby pierwszy klient? Zasadniczo? Chyba nie. Nie stoi na przystanku. Dobra. Co by tu poogarniać? Trzeba zwiedzać tą dzielnicę i odkrywać jak najwięcej nowych miejsc. Skoro jest to moja nowa dzielnica. Tak mi się wydaje. Jednokierunkowo, ale kolega stoi na krawężniku. To w tym mieście jest karane. Na chodniku, tak? Kurde, nie jeszcze. Na pewno tak. Postaram się to w tym odcinku jeszcze poszukać jakąś osobę, ale na razie chcę pozwiedzać troszeczkę. Proszę bardzo, kawiarnia Andrii. Andrii. Ej, Andre, kolejny na krawężniku stoi. To dajesz mandacik. No, wypadkiem już mogę się zająć. Chodnik. No to przynajmniej zamiast plus 5 dostaję plus 10. Dobra. Co my mamy? Poniedziałek. Tutaj jest czwartek. Dobra. Kolega może przychyla... Nie, no nie. Myślałem, że hydrant kolega zaliczył, ale... Ale nie, no. Drogi kolego. Albo koleżanko, no nie wiadomo. Normalnie jak można tak parkować w takim miejscu? Toż to nie wypada. Czyli tak. Strefa zakazu parkowania. Ciekawe ile za holowanko. Też 10 punktów. Teraz pytanie, czy jak graficiarę złapie, czy zdążę do tego wypadku. Ciekawe, czy będzie uciekać. Same ciekawostki. No, ładne te graffiti, ładne. Ej, koleżanko. Hej, hej. Ona się nie zatrzymała czasem? Chyba nie. O, nie rozumiem teraz tego. Oskarż o wykroczenie. Przecież mi uciekała. I'm issuing you a ticket for damage to property. That will be around $400 to $1,000. I didn't expect it to be that expensive. Wydaje mi się, że trochę się zbagowało. Dodatkowo wydaje mi się, że ucieczka powinna być. Zobaczymy, będzie na wieżę minus. You are under arrest for resisting. Nie, no jest okej, dobra. Please move to the sidewalk. Please, officer. Też był komunikat, że ona w niedozwolone miejsce przechodziła. Ciekawe, czy mógłbym to podpiąć teraz. No trochę się pękam tych punktów minusowych. Dobra, pokaż mi dowodzik.
Zaraz trzeba będzie biegać. Oj, trzeba będzie biegać, bo mi się zajdzie trochę z nią. Kobieta, chyba okej. Okay. Mendoza. Droga koleżanko. Poszukanie. Jak tam? A trochę rewizja niech będzie. Rewizjones. Czy rewizja coś przyniosła ciekawego? Nóż sprężynowy, ale gra nie zgłosiła tego jako problem, więc też nie zamierzam jakby dodatkowo ją obciążać. Gdyż ponieważ, nie wiem, ostatnio się przejechałem na tym, niby pozwolenie na broń ma, ale czy to oznacza nóż? Dlatego wezmę, a nie jesteś poszukiwana chyba? Nie, no wszystko na zielono było, dobra. Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. Dobra, teraz trzeba przejść najkrótszą drogę. Ja oczywiście nie wiem, w którą stronę się patrzę. To chyba tutaj. Ta ulica. Dobra, biegaj młoda. Znaczy, młoda. Nie wiem, czy ona jest młoda, starsza, czy ten, ale... Ale musimy się śpieszyć. Zaraz mi pasek zniknie, a to... Niby 270 metrów, blisko, daleko, ale... Ale to są takie zakrętasy, że... Niby cały czas prosto, mi się wydaje. Tak, dobra. Kurde, kolejny graficiarz, nie, no nie dam rady. Nie dam rady go ostegować, tak żeby zdążyć. Druga obywatelko, nie mam czasu na powitania. Jest wypadek, ludzie czekają. Chciałabym zdążyć. Szkoda, że nie może sobie jakiegoś hot doga kupić. Na służbie nie da rady kupować. Okej. Drobny wypadku. Poradku. Dobra, jesteśmy. A i od razu lepiej. Świadków raczej nie stwierdzono. Rozmawiajmy zatem. Zacznijmy od dokumentów. No i... Droga pani. Kobieta, Nader Alma. Okej, okay, data urodzenia, ważność chyba okej. Okay. Czujemy alkohol. Let me know what you saw. That person turned without using a turn signal. That's very dangerous, officer. No okej. Okay. Ale... Jak było pite, to też jest bardziej ważniejsze niż niewłączenie kierunkowskazu. W normie, kurde. Bo nie było komunikatu, ale może... Z alkoholem też było coś innego. A, nic. Jestem rozczarowany? Chyba nie. Szyba cała, tu będzie pewnie szyba zbita, też nie? Zobaczmy, czy pani pozwolenie na broń, wszystko jest okej. Okay. To okej. Okay. Dzień dobry, dokumenty. Okay, officer. There you go. A, zdjęcie się zgadza, data wydania, ważność też raczej okej. Okay. Tutaj też spoko. Testy na trzeźwość. Jak? No też trochę. Niedawno się piło. You'll take a test to see if you've been driving under the influence of drugs. I się jaranko, znaczy jarało się. I might have
forgotten to use the turn signal. I'm not sure. Hej, droga obywatelko. Wygląda, że okej. Virginia Szymański. Azjatka, okej. Może jakieś polskie korzenie, ale muszę cię obszukać niestety. Niestety muszę cię obszukać. Please cooperate for a search procedure. No i jaki miała nielegalne? Zapałki, monety? Niby jest komunikat o nielegalnym tym, a nie wiem, broń, nóż? Nie wiem, co miałbym dopisać. Znaczy, co jej przypisać, no. Nóż sprężynowy. No i fajnie, no. Czy to gra jakby przewidywała? No dobra, zobaczymy, no. Nie było komunikatu, jak z samochodu wyciągałem, że jest nielegalny przedmiot. Komunikat o nielegalnym przedmiocie był przy rewizji, przy której nic nie znalazłem z kolei. Bądź tu człowieku mądry. Uncja marihuany to chyba jeszcze spoko. Tak mi się wydaje. Druga uncja to chyba już jest za dużo, mi się wydaje. Można mieć chyba tylko do jednej uncji. Nóż, dwie uncje, pistolet. Niezła kobita. Znaczy obywatelkę, przepraszam. Tak, wiadomo. Dobra. Co by tu zrobić? Zrobię może zdjęcie. Nie, dobra, bo zapomnę. Czyli tak. Bierzemy ją za co? Na początek. Zaprowadzenie pod wpływem, tak mi się wydaje. No. I have to arrest you for driving under the influence of cannabis. Please cooperate and step to the sidewalk. What? Okej. Teraz trzeba zaryzykować i tak. Miała nóż. Każdy widział, że miała nóż, nie? Czy samochód pierdyknął coś przed chwilą? Czy mi się wydawało? Miała pistolet. Posiadanie. Limit przewidywany jedną uncję, ona miała dwie uncje. You're under arrest for all the crimes you've done. Please cooperate and step to the sidewalk. So many. Nie zaznaczyłem. I didn't know that all those actions were illegal. Poczekaj. zapomniałem to zaznaczyć. Ciekawe, czy jeszcze to też da się. Dobra, zobaczmy. You've committed several crimes. Dało się, dobra. You're being arrested. Cooperate and move to the sidewalk. Are you sure that those are all offenses? Doesn't everybody do them? Mandatu nie ma, za co wysta... O, kurczę. Tak mi się właśnie zdawało, że słyszałem boom. I have an injured person requesting an ambulance. I z drobnego wypadku zrobił się mniej drobny. Jeszcze niech teraz ta obywatelka będzie świadkiem, ale raczej nie jest dobra. Ej, co my możemy zrobić teraz? Fotki. Trzeba zakończyć jedną rzecz. Kurde, koleś. Myślałem, że mi wjechałeś. I teraz nie wiem, czy oni się, te wypadki się połączyły, czy nie. Serio?
przestań wejść tą... Kurde, no. Ja ogłuchnę. No nie mów mi, że... No połączyły się oba wypadki. Super. To lubię. Bo widzę, że jak zdjęcia robię, to ten... A, to się pasek nabija. No i nie dojedzie tą karetką, no przecież ja... Nie no serio, no. Głowa mi pęknie zaraz. Yes, officer. There you go. Oddaj. Cóż pan widział? Tell me what you saw. That person turned without using a turn signal. That's very dangerous, officer. Serio? Nowy świadek się pokazał? Wydawało mi się, że wtedy już było bez świadków, kurde. Jaka cisza. All right. You're free to go. Enjoy your day. Dzień dobry pani. Do Włodzik. Okay, officer. There you go. Normalnie jeszcze w dwie minuty i głowa mi eksploduje. Okej, czyli pani jest świadkiem od kolejnego wypadku. Nie trzeba pani... Ten, dobra, dziękuję. Nie mów mi, że też jesteś świadkiem, chyba nie. Ale to się narobiło. Ten nie może wykręcić, ten... Ej, dobra, co ja mam zrobić? Ja zaraz... O serio. Ktoś się przywitał. No dzień dobry. Znaczy no. Porozmawiajmy z panem. Mężczyzna, rok urodzenia, data ważności. Chyba jeszcze okej. Can you tell me what you saw? I know how to drive. I was quite safe. Okej. Kindly cooperate as I collect a sample to see if you're drunk. Było pite. Please allow me to collect a sample to see if you're under the influence of any drugs. A niech ta karetka się wyłączy już, kurde. dobra, przeszukanko. Let me frisk you for any illegal items, please. Okej, rewizja. I have to search you. Kindly cooperate with me. Nóż sprężynowy, fajnie. Aj. O, ale pozwolenie na broń ma, ale widocznie broń to jest pistolet, a nie nóż. Okej. Przeszukajmy brykę. Czyli było pite i nóż jest, okej. Muszę zapamiętać. Ej, prawa jazdy nie miał. Bo widzę, że samochód jest... bez
ważnej tej ubezpieczenia. Znaczy, blachy ma stare. O Rajuśku, dobra, szybciej, szybciej. Czyli tak. Póki pamiętam, pęknięta szyba to pouczenie. Okej. Chwila ciszy. Nie no, ma ten. Ważność dowodu rejestracyjnego. Myślałem, że nie miał prawa jazdy. Okej. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, czyli idziemy tak, nałożenie kajdanek. Za jazdę po pijaku, gdzie to było? Kurde. You've committed a DUI. You're being arrested. Please cooperate. You're a terrible cop. Sam możemy mu dopisać nóż, ale coś jeszcze było. A, dobra. To okej. You've committed many prior crimes. That's why you're under arrest. Jeszcze mandat za I won't say anything before I've talked to my lawyer. Nieaktualne blachy. Aj, to było nieważne to. Tak? Masz mandat. I will now fine you between $50 and $250 for having an expired license plate. You're ruining my day. Fantastycznie. Dobra. Oddajemy protokoły. Okay, here's your accident report. Oh wow, such a. Będzie mogła w końcu ta karetka dojechać. We're finished here. You're free to go. Have a nice day and take care. Okay. Protokół. Okay, here's your accident report. Oh wow, such an extensive report. Mhm. I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. Teraz kolega. Raport. This is your accident report. This is an accurate report. Thank you. Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. Okay. Kolejne wycie. I have a car here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. Aha, ta jedzie, dobra. I have a car here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. Okej, okay, uciekam stąd. No choice. Uciekam. Wydaje mi się, że on w złym kierunku stoi. I dodatkowo za głęboko w osi jezdni. Uciekam, bo ja na serio. Nie wiem, jak to potem będzie słychać na nagraniu, ale mi to w grze bardzo głośno się zachowuje. Zaraz stąd przebiegłem, to pobiegnę tędy może. Moim zdaniem za daleko od chodnika. Zaraz się przekonamy. Okej. Okay. O, ktoś na przystanku stoi. Niedobry. Jeszcze blachę ma. Nie taką. Czyli nieważne tablice. Parkowanie na przystanku.
I holowanie. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? Hello, officer. Sure. It will be with you shortly. Hello. Hello. Ale kolega I stopped chyba... you because I saw you jaywalking. Maybe. Obywatel... But there wasn't any risk. Przechodzi w niedozwolonym miejscu. I'd like to see your ID, please. Here you go, officer. Żeby powiedzieć, że taki Harry Potter. O, a na zdjęciu jesteś bez okularów. Podejrzany. W sumie ciekawe też, czy mogą oszukiwać na wzroście. Dobra. Ajajaj, przejść. Na razie pouczenie. Let's just leave you with a verbal warning. Many thanks, officer. You can leave now. Obyśmy się nie spotkali w szpitalu albo coś. Aj, jak niedozwolonym. Kurde no. Trzy rzeczy na raz. Alkohol spożywa. The reason why you're being detained is because you're drinking in public. You're right, I graffiti jest. I tamta, co przeszła, nie no. Nie dam rady wszystkiego na raz zrobić. Yes, officer. There you go. Okej. Tak, wiem, że się trzęsie. Dobrze, że pani podeszła. You're being detained because I witnessed you jaywalking. Yeah, officer, I'm in a hurry and there were no cars around. Dobrze. Would you show me your ID, please? Okay, officer. There you go. Normalnie. A jaką fryzurę to ma? Aj, przekrwione oczy. Prawidłowe, wszystko prawidłowe. Pozwolenie na broń, ale to ma. Kolega też jest prawidłowy. Dobra. Czyli tak. Kolega pijany. A czy ja mam go poszukiwać? Panie. Spożywanie mandat. I'm going to have to fine you with a $300 ticket for public intoxication. I didn't expect it to be that expensive. Okej, wypuszczenie. Bye. Pytanie, czy jak ona ma przekrwione oczy, to mam prawo do przeszukania? Please allow me to frisk you for any illegal items. Teraz się przekonam. Dobra, mogłem. Teraz pytanie, czy mogę ją bardziej przeszukać? No, bo nie pamiętam tego, więc no, muszę zobaczyć. Przekrwione oczy mogą być też efektem, że się nie wyspała, no. Oh no! O. Serio. Kurde! Kurde, no. Strzeliłem, jak się zatrzymała. Ja to jednak jestem. Minus 20 punktów. You are under arrest for resisting law enforcement orders. Please move to the sidewalk. Please, no! Ja to normalnie jestem. Wiem, że powinniśmy z ulicy zejść, ale... I need to do a search on you to see if you're carrying anything illegal. Ej, nie zdążę tam te 400 metrów przebiec. Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. Wiem, że jej mandatu nie wystawiłem, ale... Ej, ale nie wiem, w którą stronę mam biec. Dobra, biegnijmy, bo nie zdążę na 100%. Kurde, no ale strzeliłem do niej. Kurczę, no. Tak, wiem, że się przywitałaś, no nie mogę. Zaraz minus 2 dostanę za to, że się nie przywitałem. I zaraz jeszcze punkty ujemne dostanę pewnie za to, że nie zdążę na czas dobiec. Kurde. Nie wyrobię się, nie ma bata. Nie ma bata. Jak może bym był samochodem, to ta. Nie no, zaraz się skończy.
kompletnie z... Aż się ściemniło normalnie. No to nieźle. Minus 30. Chciałby się rzec, brawo ja. No ale... Wiecznie nie może być dobrze, kurde. Trzeba uważać. Niestety. Any officers available? We need assistance. No, zajmę się, zajmę. Can you send a tow truck to my current location? I have a vehicle here that needs towing. Negative. Your location. Smutno mi, no, co mogę powiedzieć. Tyle odcinków nagranych, a nadal nie potrafię wyczuć, kiedy nie strzelić, no. Lipka, no. Kurde. Nie za głęboko. Tylko na chodniku. Ciągle mi się to myli, no. Za głęboko, no. Biorę, że za głęboko, no. To, że za głęboko na chodniku, no. Zaczęło się. Dobra, muszę się bardziej skupić. To tylko przez to, że... You're being detained for drinking in public. Drinks keeps me happy. Dokumenty. I'd like to see your ID, please. Here, officer. Dokumenty nieważne. Oj. No, ciężko, żeby nie czuć alkoholu jak ten. No, piła. Kindly cooperate for a pat down. Ciekawe, czy pijane osoby mogą uciekać. I need to do a search on you to see if you're carrying anything illegal. Aj, nóż sprężynowy, okej. I have to arrest you for carrying a switchblade with you. What? I ten, jeszcze ją szczęśliwie... mandatami. Za spożywanie alkoholu. I have to fine you for drinking in public. It will cost you $300. Oh, come on, that's so much money. I wyrzucaniem śmieci. You will be fined for littering, which will cost you $25. Oh, come on, that's so much money. Oj, ale picie się uszczęśliwia. Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. Dobra, biegnę do tego wypadku. Kurde, jaka... A tam... Plaga graficiarzy. Tam kolejny maluje. Ale... Dobra. No biegnę na ten wypadek, no. Pewne rzeczy są ważne i ważniejsze. A ci dalej tu stoją? Bo to był ten wypadek, nie? Dobra, mamy wypadek. Dobrze, że przynajmniej daleko od tamtej karetki. To jest drobny wypadek. Ten raczej dobrze stoi, dobra. Wyłączmy zatem bieganie. Zacznijmy tutaj od początku. Dokumenty. Okay, officer. There you go. Kobieta. Okej. Te
testy, testy, testy okay, są ważne. Let's just check if you're under the influence of alcohol. Dobrze, że w tej grze można testy przeprowadzać jakby z jakiegoś tam uzasadnienia. I tak jak w autobanie, że trzeba mieć jakieś podstawy do tego. Wydaje mi się, że jak jest wypadek czy zatrzymanie, to powinno być z normą jakby sprawdzanie alkoholu, narkotyków. Zobaczmy, czy cię nie szukamy. Nie szukamy cię. Szyba zbita? Tak. Dopóki pamiętam, damy ten pouczenie. Ok. Dokumenty, obywatelko. Let me see your ID and if available, this vehicle's insurance, please. Sure, officer. Here you go. Kobieta zgadza się, zdjęcie się też zgadza. Prosimy, teścik. Time link cooperate as I collect a sample to see if you're drunk. O, troszkę pite, ale w normie. Please allow me to collect a sample to see if you're under the influence of any drugs. Bardzo ładnie, nie palone. Can you describe what you saw? I used my turn signal. No mistake on my end. Okej, okay. A chyba jak u pani? Tak samo jak u koleżanki, znaczy u poprzedniego obywatela. więc też pouczenie. I'll let you go with just a verbal warning for this one. Many thanks, officer. No. A sprawdzałem, czy my cię szukamy? Aha, dobra, sprawdzałem. No ta, na tym przystanku jaka wyluzowana. Dobra. W mandatem ktoś jedzie? Za szybą? Ciekawe. Szyba cała. Rejestracja też ok. Obywatelu, dokumenty. Sure, officer. I nowy wypadek? Coś słyszałem, że rąbnęło. No i się pasek chyba przesunął. Postępu. Tak mi się wydaje, ale nie widzę wypadku. Aha, dobra. A to nadal samochody na siebie najeżdżają, czyli stan ubezpieczenia i stan dokumentu tożsamości. Nie ten TGS. Dobra, póki pamiętam. Nieważne. Nie. On wygląda na pijanego. Kurde. I'm just taking a sample to see if you've been drinking and driving. Pijany jak nic. Ta. I'll take a sample to check if you've taken drugs before driving. Dobra. Znaczy no nie dobra, no. Ale to go przeszukajmy. I'm going to proceed with a frisk. Okej. Rewizja. Put your hands up slowly, please. I'm going to search you. I nóż, uncja marihuana jest okej. Let me hear what you saw. I did not drive over the speed limit, officer. Niech ja sobie tylko przypomnę, co to ten stan dokumentu i stan ubezpieczenia, dobra. Stan dokumentu. I'm issuing you a ticket for your expired ID. That'll be between $75 and $150. I didn't expect it to be that expensive. Mhm.
zabezpieczenie. Czyli tutaj. I'm issuing you a ticket because you don't have valid insurance. I don't have that much money. Mm-hmm. Alkohol. I have to arrest you for drinking and driving. It's against the law. What? Jeszcze ten nóż nieszczęsny, ale to zaraz. Popatrzę sobie tylko w twoim samochodzie, czy czegoś nie znajdę. Ciekawego. Okej. Na razie nic. Tutaj też nic. Patrzę, jak jest plus 5 punktów, to znaczy, że nic nie ma. O, tu będzie. Czyli przekroczona ilość, bo miał uncję i teraz 75 gramów. Czytam, jak to się liczy, więc jedziemy tak. Posiadanie. On miał nóż raczej. Mam takie wrażenie, że to był nóż. Posiadanie dużej ilości. You're under arrest for all the crimes you've done. Please cooperate and step to the sidewalk. So many citations? I didn't know that all those actions were illegal. Mhm. Dobra. Nie to aparat, dziewczyno. Robimy fotki. Nie ma co focić? Serio? Tutaj są ślady, żeby racę rzucić. Ale że jestem bez radiowozu, to nie mam okazji, znaczy możliwości nawet. Żeby tę racę użyć. Fantastisz. No to też widzę z mandatem za szybą. Może ja ją karałem. Nie wiem. Okej. Protokół szczegółowy, gdzie? Ja tu jeszcze tyle rzeczy widzę do fotografowania. No chyba, że już ten... A tak wygląda, jakbym jeszcze wszystkich świadków nie miał. Ciekawe. No bo raczej zdjęcia zrobiłem. Jeszcze tak na wszelki wypadek zobaczę. Ale raczej... O! Jednak nie. Jednak nie. Ale teraz już raczej tak. Ej, tak wychodzi, jakby jakiś świadek jeszcze tu był. Nie. No jest. Let me see your ID, please. Why not, officer? Mhm. Young Judy. Okay. Can you describe what you saw? That driver didn't use a turn signal and caused an accident, officer. Serio? Tamten pijany na towarze. A winna jest niby ta osoba? Rozbój. Taka śliczna dziewczyna. I rozbój. You can leave now. Have a great day. Tak jak pani była świadkiem, to może i pani. Oczywiście. Would you please show me your ID? Yes, officer. There you go. Yes, officer. A, chyba się zgadza. I co pani powie? Tell me what you saw. That person turned without using a turn signal. That's very dangerous, officer. Okej.
jest okej. All right, you're free to go. Enjoy your day. Ja się sobie przypomniałem, że tej nie puściłem. Everything's fine. You're good to go. Bye. Pan też był świadkiem? Ale oczywiście. I'd like to see your ID, please. Okay, officer. There you go. Myślałem, że będzie zdjęcie, gdzie będzie miał włosy. Let me hear what you saw. This person didn't use their turn signal and caused the accident. Kurde, jak wszyscy się znają normalnie. Nie używa kierunku wskazu, na pewno jest winna. You're good to okay. go. Bye. Bye, a pani? Mimo, że protokół gotowy, to jeszcze się świadek trafił. Here you go, officer. Okej. Kobieta, zdjęcie się zgadza. A pani co ma do powiedzenia? Can you tell me what you saw? All of a sudden, this person turned. No turn signal, nothing. Dobra, teraz miałem komunikat, że świadkowie przesłuchani. Pani jest okej. Have a nice day. Goodbye. Dobra. A lecimy z protokołem. Proszę bardzo. This is your accident report. Well documented and exhaustive report. Thank you, officer. Ale oczywiście. Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. To prawda, nie on był sprawcą wypadku, tylko prawdopodobnie ta pani, ale... Here's your accident report. A well documented. Został przełapany na jeździe po pijanemu. All right, you can go now. Drive safe. Takie życie. Here's your accident report. That will be very helpful. Thank you, officer. Ale oczywiście. You're free to go. Stay safe and have a great day. Dobra. Kto odjedzie, kto nie może odjechać? Czemu się nie ruszacie? Znowu się widzę za tego wału. I've got a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? Teraz nie wiem. Czy ten... Mogę ich odholować, czy nie? Halo. A, wypuścić, kurde. You're good to go. Bye. Zapomniałem jej wypuścić. You're good to go. Bye. Chyba, tak? Nie no, ta to raczej nie pojedzie tym. 100%. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Sure, it will be with you shortly. Ta osoba, nie wiem, czy dałoby radę pojechać. Nie mam pojęcia, czy mam wezwać, czy nie. Dobra, idziemy sobie. Mam nadzieję, że spełniłem wszystko, co powinienem. Kryteria. A karetka jak stała, tak stoi. A my się oddalamy z tego miejsca. Też ponieważ ten dźwięk już mnie irytuje. A gdzie by to pobiec? W którym kierunku? Jakoś tutaj. To wygląda jakby komisariat był. Ale nie jest. Dobra, mamy graficiarza. Mamy broń. Pamiętaj, żeby nie strzelać za szybko. Kolejne minus 20 wpadnie. Będę wtedy bardzo zdołowany. Dobra. Stop immediately! I don't want to shoot you. Najwyraźniej nie chce się zatrzymać, nie? Tak myślę. Assistance required. I'm currently busy with another issue. Za ucieczkę. Arrested for fleeing from a law enforcement officer. Please no. Oj tam. Oskarżymy, że za
Graffiti. Zaraz. Zaprze się w niezezwolone miejsce. I'm issuing you a ticket for jaywalking. It's gonna be about $25. Really? That is so much money! Mhm. O, a nie sprawdziłem dokumentów, a patrzę. Show me your ID, please. Sure. Będę mógł go prawdopodobnie odeskortować z buta. Bo mam taką opcję. No dobra, to się zgadza. Przeszukanko. Let me pat you down in case you're carrying something illegal. Farba jest. Rewizja. Please cooperate. Ćwierć uncji marihuany. To jest dozwolone. Nakaz aresztowania. Odrzuć. Ciekawe, co w takim wypadku zrobić. Jest nakaz aresztowania. I co? Ja zasadniczo go już ten aresztowałem. Tak mi się wydaje. It will cost you up to $1,000. Why does it cost so much? We have a situation that needs to be taken care of. Is anyone available? A zobaczę. Ja wiem, że będzie minus znowu jakieś minusowe punkty. I tyle. Jest na niego nakaz aresztowania, to... You're under arrest for committing numerous crimes. I'm currently busy with another issue. I didn't know there were so many. Dobrze, to teraz się eskortujemy. Mam nadzieję, że gra mi pokaże, gdzie mam iść. A poczekaj. Nie pokazała mi, no. Gdzie tu jest komisariat? Skąd ja... A, dobra. Hello. Hello, officer. I need your help, please. Nie widzisz, że eskortuję kogoś? Drogi obywatelu. Sorry, officer. I want to go to Burger Heaven. Can you tell me where it is? Okay. Całkiem przypadkowo niedawno odkryłem Burger Heaven. Heaven. Proszę bardzo. Thanks for nothing, officer. Ale dobrze mu pokazałem. To nie był burger? Co ja dzisiaj mam za dzień słaby? I'm escorting you to the police precinct. Muszę zobaczyć potem, jak nie zapomnę na nagraniu. No ale on się do burgera pytał, przecież. Kurde no. Nie dosyć, że i tak kupę punktów mi zabrali, to jeszcze dokładam do tego groszowe ten, no, ale zawsze minus 2 to minus 2, no. Taka lipa troszkę. Jeszcze z tego co widzę, około 6 minut mam służbę. Proszę bardzo. Ciekawe, czy można służbę skończyć wcześniej, przed czasem. Znaczy na pewno da się. Przed czasem, jak zajdę do zera w tych punktach, których mam teraz 63, ale czy ja bym teraz poszedł do komputera, czy... no, mógłbym zakończyć. Wydaje mi się, że tą piekarnię mam odkrytą, ale... Ale... Dobra, teraz, żeby tego nie zwalić, stoi za głęboko na jezdni. Coś, co mi się ciągle myli z krawężnikiem. O, proszę bardzo, czyli... Nie byłem, co prawda mam jeszcze trochę dosyć wypadków na dzisiaj, ale okej. Bierę to. Gdzie to jest?
na drugim końcu miasta. Znaczy rewiru. Na co wymyślili? Może powinienem ten... taksówką jechać w tamto miejsce. A tak, wiem, że przeszłaś w niedozwolonym miejscu tam. Tutaj widzę chyba... Może też nie mam tej piekarni? Nie, jednak mam. Jako, że daleko jest ten wypadek, to biegnę do niego. No dobra. Tego muszę. Can you send a tow truck to my current location? I have a vehicle here that needs towing. A wrecker will be there in a couple of minutes. A ciekawe, czy jeszcze mógłbym ten... A, nie mogę. Mandat, że nie tą stronę zaparkował. Trochę nie pomyślałem. Za bardzo widzę, śpieszę się dzisiaj. Jakby coś mnie goniło. Na chodniku stoi. Ciekawe, czy to nie jest za blisko pasów. Chyba nie. Raczej. Dobra, biegnijmy, bo... No serio, zaraz mi się... A ci stoją dalej. Aj, karetko. Nice to see you, officer. Hey there. Cieszę się, że komuś fajnie, żeby mnie zobaczyć. Miło mnie widzieć, o, tak. Za głęboko. Krawężnik to krawężnik i za głęboko, no po prostu. Co w tym trudnego? Że ja tego nie ogarniam. Ten chyba okej. Prawdopodobnie też okej. Piekarnia. Może jej nie odkryłem. Ktoś tutaj? On stoi na krawężniku. Nieważne, że tylko troszeczkę. Czyli na chodniku. Okej. No ty to kolego ewidentnie. Że się wtegował na... Aj, na pasy za blisko przejścia. I darmowe holowanko. Już prawie. Okej, zawsze jakąś premię, stówkę może za to będę. I've arrived at the scene and we'll take care of it. A dobra, świadków nie widać. Posłuchajmy pana, co ma do powiedzenia, ale najpierw dokumenty. ID and if available, proof of insurance, please. Here you go, officer. Jak? Zdjęcie się zgadza. Chyba okej. Teścik. Okay, let's just check if you're under the influence of alcohol. Okej. Marihuanen. I just need to collect a sample to see if you're under. A może i amfetaminen też? O, trafiłem. Amfetaminen.
Can you tell me what you saw? I'm shocked, officer. I have no idea what happened. No też jestem w szoku. Wszystko okej. Okay. O, szyba jak? Szyba okej. Okay. To póki pamiętam. You're being arrested for driving under the influence of narcotics. Please cooperate. What? Przykro mi. Albo i nie. Let me frisk you for any illegal items, please. Your shift is over, officer. Tak wiem. To wyrzucił śmieci w mojej okolicy. Kurde, do komisariatu 400 metrów? Nie, nieźle. Nóż sprężynowy kolega posiada. Dobrze. Znaczy, no niedobrze. Nożyk. Pewnie sobie ten... jabłka ubiera. O, tutaj coś mamy. I pistolet. On nie ma chyba pozwolenia na pistolet, czy ma? Nie, nie ma. Mamy nóż i pistolet. Co prawda, jak znalazłem pistolet, gra mi nie wyrzuciła komunikatu, że ten, ale punktowo wykryła, że jest przewinienie. Dobra, to dodajmy mu troszeczkę. Posiadanie zarówno tego, jak i tego. The reason why you're under arrest is because you have committed multiple felonies. Okay, you handcuffed me. But is it really necessary to charge me for more? Trudno. A tutaj pan jak? Hej. Z uśmiechem na twarzy zawsze. Dokumenty. Yeah, sure, officer. Mężczyzna. Ale coś mi nie dałeś tego. Dowodu. Prawa jazdy. I'm just taking a sample to see if you've been drinking and driving. Tak mi się wydaje. You'll take a test to see if you've been driving under the influence of drugs. Okay. Let me hear what you saw. I'm still in shock. I need to get my head right. Okay. Kolejne OK. Ubezpieczenie nieprawidłowe. Dobra. Aj, ubezpieczenie nieprawidłowe. I'm not going to fine you and just let you go with a verbal warning. Okay. Okay. Zaraz. Ubezpieczenie. Czyli to. I'm issuing you a ticket because you don't have valid insurance. I didn't expect it to be that expensive. No. Znowu bym się pomylił. Dobra. Bierzemy fotoaparacik. Robimy parę zdjęciów. Parę zdjęciów. sesję zdjęciową. Jak zawsze zresztą. Kurde, normalnie bym zatrzymał tą osobę, że jedzie z pękniętą szybą. Ale ile można grać? Służba już się skończyła. Wiadomo, normalnie bym nie przymknął na to oka, ale... Ale jest jak jest. Jeszcze jedno zdjęcie mi brakuje. Kurde, no. Jedna fotka.
Gdzie to zdjęcie? Kurde, no dosłownie milimetr jeden. Kurcza, kino. Czemu no? Jaki nie fart. Może w tym coś przeoczyłem. Może jakaś droga hamowania? No gro, nie bądź taka, no. Miałbym 100% raport. No, wyraźnie. Musiałem czegoś nie schwycić, no. Ej, no dobra. Nic nie poradzę. This is your accident report. Okay. Thank you, officer. You're good to go. Drive safe and have a nice day. Protokół niekompletny, niestety. Thank you so much, officer. Moim zdaniem brakuje jednego zdjęcia. Suspect into custody. I repeat, backup requested. Copy that. The nearest available unit will be sent to your current location. Dobra, pan to raczej już w tym nie odjedziesz. I have a car here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. A wrecker has already been dispatched to your location. A my skończyliśmy służbę i czas do domu. Hey. Czas do domu. Serio? BPD, stop! Stop immediately! Can you help me out, please? To ja tu interwencję prowadzę, droga pani. Officer, I need your help. You're being please. Arrested for fleeing from a law enforcement officer. Please, no. Excuse me, officer. Can you help me? Tak, pomogę pani bardzo chętnie. Excuse me, officer. Could you show me where the Sakaar building is on the map, please? Let's see where the closest one is. Budynek Sakaar. Oczywiście nie wiem, gdzie jest budynek Sakaar, no. No bo nie wiem, no. Kolejne minus 2 punkty. I'll just use my phone. Tak, no dokładnie. Hands in the air, to jest telefon, żeby go używać. Nie wiem, Google Maps nie masz? Skradziony portfel. Please cooperate for a search procedure. Gdzie ta kobieta jest? Której mam oddać? Tutaj. A, zwrócono. I was able to get it back this time. You saved my day, officer. I need to see your ID, please. No, niestety. No, kasa aresztowania. Masz pecha. Here's your report. Thank you, officer. No, też ci dziękuję. Proszę bardzo. Nakaz aresztowania. You're being arrested for having an open warrant. Please don't do that. Najgorsze, że nawet punktów za to teraz nie dostanę.
Backup requested to take a suspect into custody. I repeat, backup requested. Understood. The closest available unit will be dispatched to your location. Dokumenty. Yeah, sure, officer. A w sumie jak już mi punktów za to nie daje, to może sobie odpuszczę to. I repeat, return to the precinct now, officer. Your shift is over. Dobrze. I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. Nie wiem, taka lipa trochę. O, jestem po służbie, okej, okay, no ale... Tak... Hello, nachalnie mnie wzywać. Hello. Do zakończenia służby. No trudno, no. Tutaj ktoś na awaryjnych stoi. Przepiękny pomnik jakiś. Dobra, biegajmy. Ponad godzinny odcinek wyjdzie. No, zalamiłem trochę z tym. Czy no, najbardziej żałuję tego strzału, no. Minus 20 punktów. Oberwałem za to. A i potem co, nie zdążyłem na miejsce, którego się podjąłem. Że tam się zjawię. Jest taka lipa, no. Czyli tak, no, było najgorzej, jakbym w ogóle szedł do zera, ale... Ale tak czy siak, no. Powiedzmy, rozumiem, minus 2 punkty za to, że ktoś się zapyta o drogę, a ja... No nie znam miejsca. Kurde, no ale... Żeby szczelić do kogoś... To takie słabe. Tak mi się wydaje. Kurde, jak daleko ten komisariat. A, jest i moja karetka. Nieźle się zbugowało. Hey, officer. Hello to you too. W sumie punktów dodatnich, znaczy tych SP nie dostaję teraz. Za powitanie, to może za brak powitania, to też mi nie odejmie. Mam takie wrażenie, jakbym przy tym tunelem biegu. Czy ja się oddalam, czy ja się przybliżam? Źle pobiegłem. Serio. Nie wiem, powinna być mapa na ekranie. Jak w GTA. Zawsze to powtarzam. Biegnij, biegnij, biegnij. Zaraz dostanę warninga i ten, że nie wróciłem na czas. Ciekawe, czy za to też jest jakaś kara. Znaczy, wątpię, wolałbym nie sprawdzać tego akurat. A jeszcze na pewno dzisiaj. Komisariates. Ten, jaki głośny. Dobra, kończymy. W końcu dotarłem. Pewnie lawelek wskoczy.
musi wskoczyć. Tak, mamy 8. Czyli jeszcze 2 levele i będę miał maksa. Jak będę miał maksa, to zobaczę, jakie ten achievementy mi brakuje. Ale bardzo mnie kusi zrobić tak zwany otwarty patrol potem. Wyobrażam sobie, że otwarty patrol to jest we wszystkich rewirach. Będę mógł, no, szaleć. Tak sobie przynajmniej to wyobrażam. Dobra, ale tymczasem dzięki za obejrzenie i cóż, zapraszam tradycyjnie w przyszły czwartek na kolejny odcinek z tej serii. Hej.